Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy śledzie w sosie winegret. Potrzebować będziemy pół szklanki oliwy, dwie łyżki musztardy, jedną czerwoną cebulę, cztery ząbki czosnku, sól, pieprz, zioła prowansalskie. Ja tutaj mam 8 płatów śledzia z zalewy octowej. Przepis znajduje się na moim kanale. Jeżeli Państwo mają życzenie, to proszę sobie zrobić z mojego przepisu śledzie z zalewy octowej. A jeżeli nie, kupicie Państwo śledzie a la Matthias, to należy je wymoczyć 2 godziny w wodzie lub mleku. Osuszamy i śledzie pokroję w paseczki, cebulę pokroję w kosteczkę, a czosnek zmiażdżę. Śledzie już mam pokrojone, cebulę również, czosnek zmiażdżony. I teraz do oliwy dodaję musztardę. Zioła, sól i pieprz. Zioła ulubione, jeżeli lubimy, możemy dodać świeże zioła. Oraz sok z cytryny. Musimy uważać, żeby nie było pestek. Moja cytryna nie ma pestek. I sos należy połączyć. I przełożymy do przygotowanego sosu cebulę, czosnek i śledzie. Pomieszamy i śledzie przełożymy do słoików lub do naczynia, szczelnie zamykamy i przechowujemy do 7 dni w lodówce. Tak wyglądają śledzie w sosie winegret. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Śledzie w sosie winegret.